za to kocham ten kraj. Po prostu można sobie nalać wody pitnej. Kochani, witam Was w vlogu z Londynu. Po raz pierwszy przyleciałam na Heathrow. Także jestem mega podekscytowana i jadę prosto na metro. Bo na to lotnisko dojeżdża underground, moi drodzy. Kiedyś, słuchajcie, trzeba było mieć taką kartę Oyster, a w tym momencie można zbliżyć dowolną kartę i od razu nabija Wam się odpowiednia suma w zasadzie po wyjściu z metra, po odbyciu podróży. Takim złogim, takim złotym garniturze chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. To piękne włość. Tak, twoje foyer. Zapraszam. Słuchajcie, nikt was nie przywita tak jak Mary. Ze wspaniałym curry, że tak myślę, że jest wspaniałe. Zrobił sobie deliciously Ella i z szprycerkiem. Wow. Choć byłam w Londynie milion razy, zawsze siadam na górze. Jest cudowne. Czekam na moją znajomą, słuchajcie, z Edynburga, której nie widziałam 3 lata i piję najlepszą kawę na świecie. Pozdrawiam z ofisu. Cudowne miejsce. Cały dzień spędziłam. To miejsce było, kochani, absolutnie wspaniałe. Spędziłam cudowny dzień, popracowałam. Od jutra Mary ma więcej wolnego. Boże, jak to jest głośno! Od jutra Mary ma więcej wolnego, więc już nie będę siedzieć jak taki no life na kompie. Z całą wszechogarniającą chęcią bycia fanką wschodniego Londynu stwierdzam, że nie jestem wystarczająco cool i po krótkim spacerze po prostu wyjeżdżam stąd. Żartowałam, jednak przeszłam dwie ulice dalej i jest pięknie. Zobaczcie, jak uroczo. Ja tutaj już jestem, słuchajcie, na Liverpool Street i bardzo zawsze lubię ten widok starości z nowoczesnością. Wybór jogurtów roślinnych jest, słuchajcie, przytłaczający. A tak wygląda mój koszyk. Wziąłam sobie cold brew z mlekiem migdałowym, jogurt owsiany, owocki i szykuję się super śniadanką jutro. Zatrzymuję się, słuchajcie, u Mary tutaj w okolicy Angel. Zobaczcie, jak to jest przepięknie. Jestem mega podekscytowana, bo będę próbowała tej kawy. Nie przypadam z mlekiem migdałowym, więc zobacz. Dobra, robię taste test. Okej, jest pyszna. Polecam całym sercem, a jeszcze bardziej polecam słońce. Jeszcze Wam nie pokazałam, co wczoraj udało mi się dorwać. Jestem fanką od lat Deliciously Ella i w Tesco Metro można dostać jej granolę w kartonowym opakowaniu ze cudownym składem. Brzmi cudownie. I powiedziałam cudownie za wiele razy, bo jesteśmy już bardzo głodne. A dzisiaj idziemy do Deliciously Ella na A kto to powiedział? Śniadanie mistrzów gotowe, słuchajcie. Jogurt, owocki, granola. Ja niczego więcej nie potrzebuję oprócz towarzystwa, więc wszystko się zgadza. Właśnie podjechałyśmy naszą furą. Mary, zamknęłaś? Tak, już. No, czy tutaj widzę? Trzeba przetrzeć, bo tutaj trochę kurzu. Dobrze, chodź. Czy, bo ja chyba zostawiłam szpinkę. A nie, jednak. O Boże, to są ludzie. Jak tu zacząć vloga, kiedy jest jakaś kafej? Jezu, to jest mega cute. Pięknie, słuchajcie, witamy w centrum Londynu. I świeci sobota, jest cudownie. Nice. Ja mam, słuchajcie, obsesję na punkcie balkonów i tu mogłabym żyć. Mam
zapożyczone obuwie, więc idę uważnie. A Marsiu, dokąd idziemy? Bo już dzisiaj wspominałaś. Idziemy do Eli. Naszej koleżanki Eli, która sponsorowała śniadanie. Mam nadzieję, że będzie Zak też, że wpadnie. A, no pewnie. Zak, twój chłopak, tak? Tak. Siedzenie na dworze jest najwspanialsze, jestem gotowa poczekać, a my jesteśmy w tym iconic miejscu. Tak, wchodzimy. Zaliczyliśmy fail dnia, ponieważ to miejsce jest otwarte tylko na takeaway i jest nam bardzo smutno i głodno. I nie ma nic już, bo nie wiem dlaczego sobota o 13 nie ma nic do jedzenia. Ale znajdziemy lepsze miejsce, nie poddajmy się. I mam piękne zdjęcia w okolicy. Tutaj odwiedzam Marsię w pracy. Myślisz, że ktoś jest w sobotę? No pan. Puści nas. No na tak, on cię Jerry. Zna Jerry, no mnie zna. Jerry mnie zna. Jerry może jakąś kawę przynieść. Tutaj przyjdziemy, bo było dużo od was rekomendacji. To jest tak urocza ulica, że ja bym bardzo chciała jeść z widokiem na ten zielony budynek. Proszę, zobaczcie, to jest najsłodziej na ziemi. Wow! Wspaniałego. Czekamy, aż teraz oddzwonią z rezerwacją. Ale to jest tak cudnie, że wybaczą. Dzień dobry, oto pasmo niepowodzeń. Ja już jestem na granicy, ponieważ kolejne miejsce okazało się być mocno średnie. Kazali nam czekać pół godziny, a potem oznajmili, że jeszcze 40 minut. Więc ćwiczę charakter. Chciałam dać Marysi order bycia najbardziej cierpliwą, ignorującą moje hangry nastroje kobietą, która zaprowadziła mnie do raju. Słuchajcie, przyszła uczta mistrzów. Ja mam jakiś bowl z a la kurczakiem, nawet nie wiem co tu jest, ale to jest jakiś kosmos. Mary dzisiaj na picie, sałatka Cezar i tutaj jeszcze dip karczochowy. Wow, wow, wow. Słuchajcie, nigdy nie dam takiego dipu, on chyba oryginalnie jest ze szpinaku. Jestem mega podekscytowana, dlatego robię taste test, który jest zawsze bardzo ekscytujący, bo ja nadreaguję na wszystko. To jest bardzo dobre, ale jest bardzo zaskakujące, bo to jest kartofowe, to jest kwaśne. Anyway, jemy, koniec gadania. Dobrze, że masz całą swoją PA. Jakby na mnie to jest. Udało się, słuchajcie, było bardzo smacznie. Idziemy na jakąś kawkę przy Covent Garden. Nie było trudne siedzenie na dworze, ale było bardzo przyjemnie. Bardzo proszę na dobre. I pozdrawiamy Sebastiana. Who knows ten Damon. Who knows the... Co? Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Byłam to ostatni raz, miałam 14 lat. Kolejna kolejka przed nami, bo chcemy napić się dobrej kawki. Jesteśmy na kawie w Dziadku, ponieważ nazwa to Abuelo. Więc dla wszystkich nie uczących się jak hiszpańskiego, to słówko na dziś. A jest tak ślicznie. Och, jaka piękna kawa. Jaka piękna Maria. I Covent Garden. Proszę, kino letnie i każdy ma słuchawki. Nagrywasz już? No, ona cię znała, mi się nagryła. Nie, dobrze. Zapraszam do mojego Londynu. Jestem jakieś ciekawi państwo, którzy chodzą, robią zdjęcia i mają tych. Mają bodyguardów do tego. Cóż za uroczy park slash ogród, który nazywa się Embankment Gardens. Victoria Embankment Gardens. Okej. Okay. I w tle piękne budynki i dzisiejsza pogoda autentycznie powala.
Proszę Państwa, jaka panorama. Chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś ma ochotę na najlepsze rekomendacje po Londynie, to tutaj jest prawdziwa specjalistka, która idealnie dopasuje miejsce do Waszych potrzeb. Ja powiedziałam, Mary, chciałabym pić się kawy i ona wiedziała, o co mi chodzi, więc polecam i piszcie na maila agencji tej pani. Może kiedyś. Proszę Pani, dokąd jedziemy? Jedziemy na bal. Jak widać tutaj, po tych kolorach. Dawny wieczór. Dopiero się zaczyna. Ja czekam na wiosnę. Wy jesteście moją wiosną. Anna powiedziała, że w kwietniu się może przeprowadzić do Londynu. Powiedzcie mi, jak nie kochać tego miasta? No po prostu... Cudownie. Kochani, dojechałam na Notting Hill spotkać się z moim kolegą Jasonem, którego poznałam, słuchajcie, na Seszelach. Idziemy na brunch do słynnego Pharmacy. Jest najpiękniejszy dzień na świecie. Po prostu nie mogłabym zamówić lepszej pogody. Boże, jestem po prostu przeszczęśliwa. Tutaj jest tak przepięknie, a ja... Bardzo czekam na jedzenie, przyznam szczerze. A oto i nasza destynacja. Słuchajcie, idę z jabłkiem i zabieram się, okej, tutaj nie jest fajnie, nie wiem czemu wybrałam tę ulicę, no cóż, Londyn czasami mnie przeraża, anyway, zabieram się na kolację, dzisiaj gadałam z moim kolegą o indyjskiej szamie i postanowiłam sobie zamówić tak zwany thali, czyli takie tradycyjne indyjskie danie, składające się z różnych takich małych rzeczy. Zjem to sobie w parku, korzystałam z lata, aczkolwiek zrobiło się już chłodno, bo jest wieczór, więc to było trochę durne. No i cóż. Kocham to miejsce, jest po prostu przepiękne. Słuchajcie, przysięgam, że jadę przez, znaczy biegnę przez pół Londynu z jedzeniem, żeby usiąść w parku w słońcu, także przyspieszam tempa. Jestem dzisiaj turystką roku. Możecie spokojnie uznać, że mnie pogrzało. Naprawdę nie sądziłam, że dostanę 9 pojemników. Jest to najmniej zero-waste'owe w ogóle jedzenie na świecie i bardzo jest mi głupio, ale za bardzo nie miałam wyjścia. Natomiast ilość jest po prostu komediowa, a taką mamy sytuację. Zobaczcie, jaki piękny widok. Cudowny koniec dnia. Słuchajcie, gadam właśnie z mamą na słuchawkach i na chwilę się wyłączyłam, żeby Wam pokazać. Jestem tutaj po prostu w najbardziej turystycznym miejscu na świecie. Naprawdę chyba. Bo jestem tutaj w Westminster i mijam cudowne, znane budowle i tutaj naszym oczom ukazuje się słynna Westminster Abbey, czyli opactwo Westminster i zobaczcie, jak tutaj jest pusto. Jest niesamowite. Takiego pustego Londynu jeszcze nie widziałam. Kochani, a to najważniejszy zabytek Londynu, czyli Big Ben. Ciekawe, czy on tam naprawdę jest, czy tylko ktoś go ukradł i teraz udają, że jest w remoncie. Nie, no żartuję, bardzo to było nieśmieszne. W każdym razie, słuchajcie, nie wiem, czy znacie tę historię, jak wyszłam sobie tam z metra i poryczałam się. Miałam 14 lat na widok tego cuda, tylko że bez rusztowy. Dokładnie stąd wyszłam, przeszłam tędy, zobaczyłam to i zakochałam się na zawsze. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze ostatni turystyczny moment. Pięknie. Też ładny widok. Ja już powoli się zbieram, bo się robi ciemno. No, trzeba być odpowiedzialnym. W końcu nie wiem, czy Wam powiedziałam, ale to jedzonko było przepyszne. Zjadłam prawie wszystko, co jest niepokojące. Trochę ledwo idę, ale naprawdę było bosko. Wziąłam trochę ze sobą rzeczy, jutro może na pikniku je z Marysią zjemy. I polecam bardzo tą restaurację. Bardzo fajny wybór różnych indyjskich danek w wersji wegańskiej do spróbowania. Szykujemy się na piknik. Hello.
Drodzy Państwo, witam Was dzisiaj oficjalnie. Wspinamy się właśnie na Hampstead Heath. Znaczy, nie wiem, czy dobrze mówię, bo ja sobie wyobraziłam, Mary, że to jest jakieś wzgórze. Dobrze mówię? Tak. Jesteśmy w tej uroczej dzielnicy, przepiękna zabudowa, jest jakieś 30 stopni, mamy na sobie next to nothing, a naprawdę jest turbo gorąco, także lato środku września i idziemy po prostu piknikować. Tak się spędza poniedziałki. Słuchajcie, maszerujemy, tutaj pani przewodnik. Wygląda to jak jakaś rozkoszna polana pośrodku angielskiej wsi, ale zaraz okaże się, że jesteśmy w centrum miasta. A jeszcze Wam nie pokażę, bo Marcia mi zabroniła się odwracać. Mamy. Ale wszyscy już widzą, teraz tylko ja muszę zobaczyć. O to chodzi. Oj, ej, bez jaj. Tego się nie spodziewałam. Jezus, jak pięknie. To chciałam powiedzieć, że tam jest Canary Wharf, tam jest City, a tam jest Niemca. Karolina z Londynu. A tam, o, tam widać London Eye. Tak. O, widzicie tutaj? O, proszę bardzo. Jaki wspaniały zoom ma ten telefon. Tak. I jeszcze jak się uprzecie, to zobaczycie... Jak się uprzecie, zobaczycie wybrzeże ten... Francji. I wyszłam. Uuu, zobaczcie! To za wspaniała pogoda. A gdyby... jeszcze nagrywasz? Chciałam powiedzieć, że jakby ktoś pytał, to nagrywam iPhone'em 11 Pro, bo często zadaje się te pytania na szerokim, na szerokokątnych ustawieniach i jest super. I chyba mikrofon też jest całkiem niezły, także nie ma żadnego aparatu. Zasiadamy. Jest. A oto, moi drodzy, nasz pikniczek. Jedzenie nam starczy, mam nadzieję, do końca dnia. Bo kto by chciał z takim widokiem się rozstawać? Patrzcie, jaka patelnia. To się też dzieje za kulisami. Thank you. Dziecko jest szczęśliwe. Cytując Marysię, kto by pomyślał, że z drugiej strony tej przestrzeni znajduje się taka oto sielanka. Niczym set z serialu Sex Education. Zobaczcie. To jest dom George'a Orwella przez... Uuu, 47 lat. Nice. Może on tyle miał. Oczywiście małe sprostowanie. Mary zachowała trzeźwość umysłu. To były lata, w których żył George Orwell, a w tym miejscu mieszkał przez krótszy okres, ale nie jest to sprecyzowane. Także tak. A okolica jest po prostu przeurocza, więc wcale mu się nie dziwię. I'm the official provider of surprises on this trip. Experience curator. Kochani, to jest tak pięknie, że po prostu nie mogę się napatrzeć. No te domy, jak marzenie. Patrzcie na to. Wow, coś pięknego. Myślę, że mogłabym mieć ten dom. Który z nich? Jestem pewna, że w Londynie jest więcej miejsc takich właśnie ukrytych, rezydencjalnych perełek. Nie mieści mi się w głowie, że ktoś tu mieszka, prawdziwy człowiek. Słuchajcie, to jest nasz wieczorny pikniczek. Są ludzie, jest muzyka. I cudowny klimat nad kanałem z widokiem rusztowania. Ale jest super. Śniadanie sponsorowane przez Deliciously Ella i przekąska też. A my tu byłyśmy! Nie wiem, czy wiecie, ale muzea w Londynie są zazwyczaj darmowe, chyba że mamy jakieś specjalne wystawy płatne, no i wygląda to po prostu dziwnie. My dzisiaj idziemy za darmo do muzeum, natomiast jeśli chodzi o zwiedzanie w czasach pandemii, to w większości muzeów w Anglii, w Londynie przynajmniej, trzeba zabukować sobie bilet z wyprzedzeniem. Bardzo ważne. Na konkretną godzinę i my dzisiaj tak zrobiłyśmy, dzisiaj rano, więc tak. Nie z wyprzedzeniem tak dawno, godzinnym w zasadzie. Godzinnym. Ale zawsze. I idziemy teraz
do tam? Tego wejścia. Orange. Wszystko jest oznaczone, jest bezpiecznie. Nie ma się czego obawiać. I w ogóle chcemy dodać, że od wczoraj jest restrykcja, jeśli chodzi o ilość spotkań, a życie towarzyskie w Londynie kwitnie, więc zastanawiamy się, o co tutaj chodzi. Najlepsze miejsce w muzeum to oczywiście sklep. Powiem tak, może nie chciałabym mieszkać w tych budynkach, ale mieć tutaj taki prywatny laso, tropikalny ogródek? Czemu nie? Słuchajcie, wycieczka śladami George'a Orwella. Jesteśmy na Notting Hill i też tu był, także nie wybrał sobie konkretnej dzielnicy. Tak, szukamy dalej. Nasze miejsce lunchowe na dziś. Dziewczyna z farmy. Jest IQ. Kochani, kokosowy BLT. Polecam wam serdecznie, słuchajcie, moje zamówienie, czyli kanapka wegańskie BLT z dodatkowym awokado. Wziąłam sobie pół na pół tego kokosa z awokado, dzięki temu nie była ona przytłaczająco awokadowa. Była pyszna, tylko poprosić, żeby wam zrobili tostowy chleb, bo oni zrobili tego i ja oczywiście miałam jakiś problem. Słuchajcie, zrobiłam wybredna, powiem wam. I tak jak mówię wielokrotnie, warszawskie gastronomiczne doznania mnie rozpiściły. No w każdym razie jesteśmy na Notting Hill, wyszła tutaj księżniczka. Witam was na Notting Hill. Tego miejsca tak. Nie trzeba wam przedstawiać. Gdyż wszyscy je znamy. Jeśli miałabym coś zasugerować, przychodźcie tutaj w środku tygodnia, żeby je zwiedzać. Bo jest pusto, nie przychodzi w niedzielę. W weekendy, bo jest dramat. Nawet tutaj była wielka kolejka przed wejściem, jak przyszłyśmy tak. W środku, we wtorek, więc... A my jesteśmy we wtorek, jest spokojnie, tak. Jest puściutko, idziemy sobie dalej. Bez zabłonów ludzi. Lecamy. Exactly. Możesz przejąć vloga. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Wycieczka rusza. Idziemy w stronę Portobello Road. Dobra, wystarczy. Notting Hill jest wspaniałe. Dziękuję, pozdrawiam. Tutaj są cudne domy. A tu Goop i Reformation. Goop i Reformation. Kto wie, ten wie. Wow. Będę jak zdarta płyta, ale ja osobiście nie mogę uwierzyć, że prawdziwi ludzie tutaj żyją. To jest pięknie. Kochani, jadę właśnie na kawę z moją znajomą Agatą. Rozstałam się na sekundę z Mary, a potem widzę się jeszcze z dziewczynami na kolację. Jest przepięknie, gorąco i kocham te okolice. Idziemy. Złota godzina tak powoli jest, tak robi się na... Jesteśmy, słuchajcie, szalone, bo idziemy pieszo z Covent Garden na Angel i naszym oczom ukazała się najsłodsza ulica na świecie z milionem restauracji. Mega pięknie. Dzień dobry, świecie. Kochani, jestem na Heathrow i czas pożegnać się z Londynem. Dzisiaj pracowałam od rana, potem byłam na lunchu i pojechałam prosto na lotnisko, także koniec mojej przygody. Dziękuję wam, że byliście ze mną. To jest moje absolutnie ukochane europejskie miasto i widzimy się już za tydzień w Polsce.